Szanowni, a to zadanie pochodzi z seminarium dla nauczycieli matematyki przed Olimpiadą Matematyczną Juniorów. No i brzmi w taki sposób. Szóstka przyjaciół bawi się w detektywów i szpiegów i zabawa polega na tym, że wybierają jednego detektywa i wychodzi z pokoju, podczas gdy pozostała piątka namawia się, kto jest szpiegiem. Szpiegów jest dwóch. No i szpiedzy zawsze kłamią, a pozostali zawsze mówią prawdę. No i detektyw wraca do pokoju i uzyskuje taką informację. Alicja twierdzi, że Dominik to szpieg, Bartek, że Celina nie jest szpiegiem, Celina, że Bartek na pewno nie jest szpiegiem, Dominik, że Edek nie jest szpiegiem, a Edek, że Bartek jest szpiegiem. No i pytanie, czy ta szósta osoba, detektyw, tutaj z lupą, może rzeczywiście na tej podstawie ustalić, kto jest szpiegiem, a kto nie jest. No i proponuję to zadanie rozwiązać w taki sposób, że założyć dwie możliwości. Albo Alicja, od której się zaczyna ten cały łańcuszek, jest szpiegiem, albo nie jest szpiegiem. No, jeżeli Alicja jest szpiegiem, to twierdzi, że Dominik to szpieg. No, ale skoro Alicja jest szpiegiem, to Alicja kłamie, więc Dominik na pewno nie jest szpiegiem. Tak? Dominik natomiast mówi, że Edek nie jest szpiegiem. No i to musi być prawda. Za to Edek twierdzi, że Bartek jest szpiegiem. No, skoro Edek nie jest szpiegiem, to Bartek to mówi prawdę i Bartek musi być szpiegiem. A Bartek twierdzi, że Celina nie jest szpiegiem. No, ale skoro Bartek jest szpiegiem, to kłamie. W związku z tym Celina jest szpiegiem. No i otrzymujemy taką sytuację, w której w tej grupie pięciu pozostałych osób poza detektywem jest aż troje szpiegów. To nie może być prawda, bo szpiegów jest tylko dwóch, a zatem Alicja nie jest szpiegiem. No, jeżeli Alicja nie jest szpiegiem, to wsypała Dominika, bo powiedziała prawdę. Dominik natomiast powiedział, że Edek nie jest szpiegiem i skłamał, bo jest szpiegiem, więc Edek jest szpiegiem. Edek powiedział, że Bartek jest szpiegiem, skłamał, więc Bartek nie jest szpiegiem. No i Bartek mówi, że Celina nie jest szpiegiem i to jest prawda, bo Bartek mówi, nie jest szpiegiem, więc mówi zawsze rację. No i mamy teraz takie wnioski. Alicja, Celina i Bartek nie są szpiegami. Szpiegami są Dominik i Edek. No i to wygląda na prawidłowe rozwiązanie, bo szpiegów jest tylko dwóch. A zatem to jest, tak wygląda prawda i tego mógł się domyślić albo mógł to wywnioskować nasz detektyw.